Witam Państwa Cezary Adamski, witam w programie Gość Tygodnia. Wczoraj odbyła się ostatnia w tej kadencji planowa sesja Rady Miasta Zgierza. To skłania do oczywistych podsumowań i jest to dobra okazja, żeby zapytać o to, czy, czy była to kadencja spokojna, czy może były to cztery lata wiecznych targów i potyczek politycznych. Czy mieszkańcy z odczuli na własnej skórze decyzję Rady Miasta, czy też dla nich właściwie rada mogłaby nie istnieć, radni są niepotrzebni? Aby odpowiedzieć na te, i inne pytania. Zaprosiłem dziś do studia Beatę Świątczak, radną Rady Miasta i przewodniczącą klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Witam no, oraz pana Zbigniewa Zaparta, przewodniczącego komisji rewizyjnej obecnej kadencji w Radzie Miasta, kiedyś prezydenta Miasta Zgierza, radnego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No tak, i pierwsze pytanie, właściwie chyba takie, od którego należałoby całą dyskusję rozpocząć. Udana to była kadencja, czy nieudana? Panie Zbigniewie, panu łatwiej jest. Ocenić to z perspektywy też na przykład swojej prezydentury kiedyś, bycie radnym też nie pierwszą kadencję, to łatwiej z tej, z tej perspektywy ocenić, czy porównać tą kadencję do poprzednich. To znaczy, trudno jest porównać akurat moją kadencję z uwagi na to, że ja byłem prezydentem tym ostatnim wybieranym w inny sposób. Natomiast... Przez Radę Miasta. Nas, tak, przez Radę Miasta. Natomiast pozostali prezydenci to już były wybory. Bezpośrednie i inna sytuacja zupełnie ekonomiczna, jeżeli chodzi o środki finansowe, jakimi dysponowała Rada Miasta w mojej kadencji, a obecnie. Przede wszystkim nie było środków unijnych. A jakby nie patrzeć, te ostatnie 4 lata, to są 4 lata wydanych sporych nakładów inwestycyjnych pochodzących ze środków unijnych. I to chyba. Widzi każdy w mieście. I pod tym kątem, jeżeli będziemy porównywali, to powiedziałbym, że dzisiaj prezydent ma łatwiej, chociaż ma większą odpowiedzialność i większą możliwość podejmowania decyzji samodzielnych. No ale jeśli chodzi o, o tę kadencję, to no, te finanse miasta nie były nie, napawały do optymizmu. To znaczy, jako przewodniczący komisji rewizyjnej, oczywiście co roku zajmuję się budżetem, wykonaniem budżetu i podejmujemy stosowną uchwałę dotyczącą udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. I pomimo tych zawirowań, które były rok temu, dotyczyły w pewnym momencie środków z budżetu miasta, których zaczęło w połowie roku brakować. Okazuje się, że wyszliśmy na prostą, że pomimo tak źle i nieprzychylnie przyjmowanych obligacji samorządowych, te obligacje, które zostały wy wyemitowane, po prostu pozwoliły zrealizować, bazy, spłaciły dług. dług. Mało tego, spowodowały, że ten dług troszeczkę się zmniejszył. To jak ocenia Tą kadencję opozycja i przewodnicząca klubu opozycyjnego przez całą kadencję. Znaczy, ja powiem w ten sposób. To, że miasto się rozwija, to wszyscy o tym wiemy, ale to nie jest zasługa pani prezydent. Absolutnie, dlatego że to są kończące inwestycje, które były z poprzednich kadencji. Bo zarówno Placki Kilińskiego był kontynuacją rewitalizacji miasta Zgierza park miejski. Także to są inwestycje, które zaczynał poprzedni prezydent, a pani prezydent po prostu je dokończyła. Jeżeli chodzi o tą kadencję, to z tych wszystkich szalonych obietnic, które pani prezydent obiecywała, jak miasto zmieni i jak je rozwinie, no to w naszej ocenie nie ma ani żadnych inwestycji, bo w tej kadencji inwestycji pani prezydent jako doktor Iwany Wieczorek nie ma żadnej. E, nie ma żadnych a rabatki, inwestorów. A wiaty e, przystankowe kosze na śmieci się na długiej To jest tylko, i wyłącznie, to podoba, to jest tylko i wyłącznie kampania e, wyborcza i to jest kupowanie mieszkańców, bo na ten czas to były cztery lata. Natomiast na pewno sukcesem tej, tej kandydatury pani prezydent jest sukces, i największy to to, że obłędne pieniądze zostały wydane na promocję tego miasta, ale głównie panią prezydent. Bo średnio tak przeliczyłam, że to jest około miliona złotych, które poszły na wszelkiego rodzaju imprezy. Natomiast na wiaty przystankowe, na które są nie do końca wszystkie postawione, a są braki finansowe, pan skarbnik nam dzisiaj odpowiedział, że po prostu ma problem, żeby postawić wiaty. Ja tylko powiem dla Państwa informacji, że place zabaw, które zostały utworzone w naszym mieście, jak najbardziej popieram tą inicjatywę, bo place zabaw były, są i będą potrzebne dla dzieci i oby tych dzieci rodziło się coraz więcej. Natomiast pikniki, które towarzyszyły otwieraniu tym placom kosztowały 65 tysięcy prawie. Czyli ta darmowa kiełbasa, popcorny i te wszystkie inne atrakcje, które były związane z, z promocją się pani prezydent. Natomiast dzisiaj okazuje się, że problem postawienia wiaty przystankowej na przykład przy ulicy Parzęczewskiej 38 to jest około 10 tysięcy i innych wiat skarbnik nie ma pieniędzy. No ja tego nie rozumiem, więc sukcesem pani prezydent jest na pewno obłędna ilość wydawania pieniędzy, ale niekoniecznie na inwestycje, bo tak jak powiedziałam inwestycji w tym mieście, ja wykonany przez panią osobiście nie widziałam. A jeśli chodzi o cenę waszej pracy jako radnych Rady Miasta. To, to była spokojna czy niespokojna kadencja? Kadencja raczej targowania się politycznego, czy, czy też jakiejś takiej efektywnej pracy? To znaczy powiem w ten sposób. Była tak zwana koalicja, nie wiem, czy była zapisana, czy nie zapisana. Był to Klub Jerzego Sokoła, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Prawo i Sprawiedliwość. Przez cztery lata wszyscy ci państwo jak gdyby wspierali panią prezydent. Teraz na koniec każdy już szuka jak gdyby wszystkiego złego to co było i na dzisiejsza ostatnia sesja to pokazywała ja tego nie rozumiem bo albo się z kimś przez 4 lata i się go wspiera a potem na koniec kadencji nie wypina się po prostu na niego, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za to słowo. Pan, e... Panie Prezydencie się wypiął na Panią Prezydent, czy jednak wiernie do końca e, był Pan w tej takiej ja nieformalnej jeszcze, koalicji? Ja tylko może dopowiem, że nie rozumiem takiej postawy radnych, którzy przez 4 lata podnoszą rękę i głosują za wszystkim, co Pani Prezydent chce, a głównie przechodziły tam pieniądze na promocję i na wydawanie tych olbrzymich pieniędzy nie na inwestycje tylko na zapycie. Natomiast teraz na koniec widzi się to, co Pani Prezydent źle zrobiła. No takie rozdwojenie jaźni to ja dawno nie widziałam i tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Proszę Państwa, trzeba jedną rzecz sobie tutaj otwarcie powiedzieć. Jeżeli startujemy w wyborach do samorządu, chcemy być radnym czy prezydentem, no to potem musimy być konsekwentni. Jeżeli zostałem prezydentem i Miałem do zrealizowania program, który przyjęła mój partia, ja to go realizowałem. Jeżeli w tej chwili. I on był zbieżny z programem pani prezydent. To znaczy, mówię o swoim programie w kadencji 98-2002. Natomiast to, co wspieraliśmy działania pani prezydent w tej kadencji, bo faktycznie tutaj pani radna. Świączak powiedziała, że koalicja, nie koalicja. Nie, nie było pisanej koalicji. Pisanej nie, ale trudno oprzeć było, się wrażeniu, że była niepisana. Nie, była niepisana koalicja jak najbardziej grupy radnych, którzy wspierali od początku kadencji działania pani prezydent. I to byli praktycznie wszyscy poza Platformą Obywatelską. Dokładnie. Platforma Obywatelska nie chciała się, że tak powiem, znaleźć w tym porozumieniu, chociaż były takie propozycje na początku. I myślę, że nie w tym rzecz, bo każda partia, każdy klub radnych ma, że tak powiem, swoje przemyślenia i realizuje to, co wspólnie ustalo. Natomiast wychodzę z założenia takiego, jak pierwszy raz byłem w opozycji w roku 94 do 98, kiedy tworzyliśmy mniejszościowo, ale opozycję przeciwko Panu Prezydentowi Czajkowskiemu. Ale nie wspominam źle tej kadencji. Jeden warunek. Powiedzieliśmy, jesteśmy opozycją konstruktywną. I z tego samego założenia wychodząc w tej kadencji, postanowiliśmy razem z kolegą Komorowskim, również z SLD wspierać działania Pani Prezydenta, które są zbieżne z tymi, które były zapisane w programie wyborczym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzięki temu Pan radny Komorowski został przewodniczącym Rady Miasta, a Pan przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. No, między innymi również to się przyczyniło do i przełożyło na zajmowane przez nas funkcje. A zatem koalicja jednak była. Koalicja, jakbyśmy ją nie nazywali, istniała i wspierała Panią Prezydent do niedawna, jeszcze, że tak no właśnie, powiem. Do niedawna. do niedawna. Natomiast tutaj przy, to, co powiedziała pani radna Świączak, w pełni również nie zgadzam się z tym. Nie tak to powinno wyglądać. Bo jeżeli coś robimy i zawieramy porozumienie, to do końca. Natomiast w tej chwili wszyscy, żeby znaleźć przychylność, nie wiem jeszcze kogo. Ale niektórzy, szuka, ale niektórzy szukają właśnie przychylności poprzez przeciwstawienie się obecnie rządzącemu prezydentowi. Zapytam Państwa teraz, ale pozwolę sobie znowu zacząć od Pana, Panie Prezydencie, w, o, o sukcesy i porażki największe tej kadencji Rady Miasta, tej kadencji samorządu. Gdyby z tej perspektywy, w tych kategoriach spojrzeć na, na Waszą pracę jako radnych i, i prezydenta miasta, to co Pana zdaniem było takim największym sukcesem, a co było... Zdecydowanie porażką. Może zacznę od porażki, bo ja uważam, że to może nie tylko porażka tej kadencji, ale dwóch, właściwie trzech kolejnych kadencji. Proszę Państwa, w 2002 roku zostawiłem przygotowaną po pierwszym etapie inwestycję zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Gierzu. I przykro mi to powiedzieć, ale muszę to dzisiaj powiedzieć w momencie, kiedy pada takie pytanie. Że kolejnych trzech prezydentów miasta Zgierza nie potrafiło zagospodarować inwestycji, w którą włożyliśmy kilka milionów złotych. W momencie, kiedy było wiadomo, że 2013 rok będzie takim charakterystycznym, z dawna określonym rokiem, w którym musimy wprowadzić system zbierania odpadów komunalnych. Mamy przygotowany do tego teren, mamy utopione niemałe pieniądze i mamy kolejne trzy kadencje. Która się, trzecia się kończy w tej chwili, w której nie potrafiliśmy wspólnie zagospodarować tego terenu. Za to ma być spalarnia. Tak, ale no, ja to uważam jednak za porażkę Generalnie Rady Miasta. A sukces? Jeżeli chodzi o sukces, na pewno, jeżeli. To, co opozycja twierdzi, że jest bardzo złe, że wydano tyle pieniędzy na promocję, i tak dalej, trzeba się zastanowić, czy miastu zależy na promocji, czy nie. I mm, zawsze możemy dyskutować, czy tą złotówkę wydać na taki czy inny cel. Zostały wydane zgodnie z uchwalonymi budżetami przez Radę Miasta te pieniądze. I myślę, że pomimo wszystko, to sukcesem miasta jest to, że powstał Park. Kulturowy miasto Tkaczy, że jest to dzisiaj miejsce promowane jako marka regionu i że stało się to w tej kadencji. A okiem Pani. Ja powiem z tym szacunkiem Pani Prezydencie, ale miasto Tkaczy to nie jest dzieckiem pani prezydent, też z całym szacunkiem, no niestety pani prezydent jak gdyby tylko sobie przykleja do piersi ten order. Ten projekt powstał e, chyba projekt za prezydentury parze... Maszyńskiego, prawda? Tak, tak, tak to już było wcześniej i dlatego nie można powiedzieć, że jest to sukcesem pani prezydent. Tak jak powiedziałam na wstępie, pani prezydent ogłasza wszelkiego rodzaju sukcesy, ale to nie są jej sukcesy. Ona jak gdyby kończy pewien, pewien etap i Splendor chciałaby, żeby spłynął na nią. Natomiast jeżeli chodzi o promocję miasta, no jeżeli mówimy, że pani prezydent pokazując się w telewizji TVP 3, za które płaci chyba około 3,5 tysiąca za jedno wystąpienie, jeżeli to się nazywa promocja miasta razy te wszystkie inne wystąpienia, jeżeli mówimy, że na przykład w ostatnich teraz yy, bliżej Ciebie ekspresu ilustrowanego dodatku, Pani Prezydent właśnie promuje się jako miasto tkaczy, no to, to jest jej autopromocja, tak, a natomiast nie jest to promocja miasta. I jeżeli wszystkie pieniądze z naszego budżetu zostają przekazywane na olbrzymie imprezy masowe, gdzie przyjeżdżają mega gwiazdy, za które koncerty płacimy olbrzymie pieniądze, natomiast mając własną kulturę w mieście, nie wykorzystujemy talentu naszych młodych ludzi, nie promujemy naszych młodych ludzi, no to a nawet, ja, a nawet popadamy z nimi w plątki jak to pokazuje ostatnia sprawa gdzie też już było to dosyć głośno na ten temat rozmawiane to ja tego nie nazwę żadnym sukcesem To no porażka a sukces? Natomiast sukces tak jak powiedziałam to uważam że olbrzymie pieniądze wydawane przez panią prezydent które nie przyniosły tak naprawdę według mojej oceny niczego dobrego to dla miasta To było coś dobrego w tych czterech latach Natomiast czy nie ja było? powiem inaczej mnie brakuje w tej kadencji przede wszystkim inwestycji które powinny znaleźć się w mieście nie zostało przez 4 lata wykonana żadna termomodernizacja żadnej placówki oświatowej, jakieś tam drobne remonciki, które są w szkołach, a bardziej to dyrektorzy, którzy szarpią się ze środków, które pozyskują z różnych tytułów wynajem w szkołach. Nie ma żadnego inwestora, nie pojawiło się żadnych nowych miejsc pracy. Buduje się przy ulicy Bazylijskiej następny olbrzymi sklep wielopowierzchniowy, który zabije znowu małe sklepy, gdzie ludzie, mieszkańcy zjeżdżają. To mówi radna Platformy Obywatelskiej? E, tak, oczywiście, dlatego że ja mieszkam przede wszystkim w tym mieście. Ja się będę identyfikowała z tym miastem i z jego mieszkańcami. I ja chodzę do sklepów i rozmawiam z tymi ludźmi, którzy są przerażeni tą inwestycją kolejnej chyba biedronki. Nie wiem, co tam będzie stało. Natomiast e, mali przedsiębiorcy, niestety, upadną. I tak to już. To jest miasto, gdzie jest wysokie bezrobocie i jest problem, i zgierz zubożeje z roku na rok i to można zaobserwować po. Yy... Markety powstają wszędzie i jakoś ten drobny handel tak To znaczy, ja powiem tak, markety mogą sobie powstawać, tylko wszystkie normalne, cywilizowane się miasta budują markety poza swoim miastem. Natomiast my w tej chwili będziemy mieli w samym centrum osiedla kolejny olbrzymi market i zablokowaną ulicę, gdzie i tak już są tam problemy. Także ja tutaj naprawdę z porażek jestem. To jeszcze mnóstwo. raz zapytam. Czy było coś dobrego przez te cztery lata, co można powiedzieć, że chociaż nawet niedużym z pani perspektywy, ale sukcesem dla. Dla mieszkańców dla miasta było. Naprawdę proszę mi wierzyć, że znaleźć coś takiego bardzo pozytywnego jest mi bardzo trudno, dlatego że nawet chociażby konflikt, który rodzi pani prezydent z osobami, które je wokół otaczają, mam tutaj na myśli urzędników, którzy zostali Zostały z nimi porozwiązywane umowy o pracę, potem były skarżenia w sądzie, potem były wypłaty odszkodowań. No to wszystko, cały konflikt w całej zgierskiej kulturze, problem pana dyrektora Moku. No to wszystko wskazuje, że jednak ta osoba ma problem z obcowaniem z drugim człowiekiem i z zarządzaniem prawidłowym tego miasta. No niestety, ale to, co jeszcze nawet dzisiaj pokazała nam dzisiejsza sesja, gdzie pani prezydent na swoich billboardach mówi o tym, jaką ma nadwyżkę finansową i że zdobyła 86 milionów. No proszę państwa, to jest. Kłamstwo wyborcze, dlatego, że pani prezydent nie zdobyła żadnych 86 milionów i ich jeszcze nie ma, dlatego że rząd nie zaakceptował jeszcze tego projektu, bo ma być ostatnia transza, z której e, skorzystamy ze środków Unii Europejskiej na lata 2015, chyba 20 albo nawet więcej. Natomiast to jeszcze nie zostało zaakceptowane. Natomiast pani prezydent opowiada nam mieszkańcom, wysyłając pisma do mieszkańców, że zdobyła 86 milionów i za to zrobi termomodernizację wszystkich szkół. A pytam się, gdzie była przez 4 lata i jaką zrobiła o modernizację szkół, jeżeli my składaliśmy w lipcu projekt, y, żeby przesunąć 100 tysięcy i przekazać te pieniądze na szkołę numer jeden, dlatego, że tam się walił gzyms, a pani nam odpowiedziała, prezydent, że nie może tego zrobić, ponieważ musi mieć na promocję. No więc tutaj o czym my rozmawiamy? No jaki tu jest w ogóle, jaki tu jest sukces, pani prezydent? Wszystko, co stanowiło jakiekolwiek ważne inwestycje, nie zostało to z, zakończone. To Poza jak jesteśmy, nawet... To jak jesteśmy przy pani prezydent, bo tak nam co chwila nieobecna tu, nieobecna też dzisiaj na poprzednich sesjach pani prezydent wypływa. Współpraca pani prezydent z wami, radnymi, z Radą Miasta, to właśnie, że się nie pojawiała na sesjach często, w ostatnim okresie już wcale, nawet oficjalne oświadczenie wydała, że ona takiego obowiązku prawnego nie ma. To pan jako członek tej nawet nieformalnej, ale jednak koalicji wspierającej panią prezydent ocenia pozytywnie, tak być powinno, tak się powinna układać współpraca radnych z prezydentem albo odwrotnie? Znaczy oczywiście, ja swoje zdanie mogę wypowiedzieć w tym momencie, że tak być nie powinno. Pamiętam, że w przeciągu czterech lat swojej kadencji nie byłem chyba na dwóch sesjach Rady Miasta. Ale oczywiście każdy ma prawo do swojego podejścia do wykonywanych obowiązków. Przy czym prezydent miasta jest organem wykonawczym Rady Miasta. I myślę, że najlepszym sposobem. Pozyskania opinii radnych, mało tego, wydyskutowania z radnymi pewnych posunięć jako prezydenta, no jest współuczestnictwo we wspólnej dyskusji, uczestnictwo. Właśnie tego nie było, tego brakowało. Tego nie było. I myślę, że tutaj ta końcówka tej kadencji no jest złym przykładem dla kandydatów, którzy startują w wyborach na prezydenta. Tak się nie powinno chyba dziać. Natomiast ani... chciałbym wrócić do tych inwestycji, o których wspomniała tutaj koleżanka, że no, możemy nie widzieć pewnych rzeczy, jeżeli nie chcemy widzieć. ale jeżeli chodzi o mieszkańców miasta, to spotykamy się jednak z pozytywnym przyjęciem wielu rzeczy, które zostały wykonane i chociażby realizowany w tym roku park Miejski, plac Kilińskiego, można dyskutować, czy parking w tym miejscu, czy parking w tamtym miejscu, czy ścieżka powinna przebiegać. Ale samo powiedz... to, że zostało to zostało. Natomiast zostało dostrzeżone, zostało przyjęte i nie można powiedzieć, że nic się nie działo. Działo się. Natomiast hmm, kwestia przyjęcia danych inwestycji oczywiście pozostaje w gestii mieszkańców, czy będzie im się podobało, czy nie. Ale chciałbym jeszcze wrócić na moment do inwestycji przede wszystkim przemysłowych. Proszę Państwa, Zgierz jest miastem o wysokim bezrobociu i myślę, że doświadczenie tej kadencji to jest sprawa dla przyszłego prezydenta, żeby większą uwagę zwrócić na rozmowę z inwestorami, którzy będą tworzyli miejsca pracy. Praktycznie rzecz biorąc, ostatnim takim dużym inwestorem, który w Zgierzu pojawił się, wybudował zakład, zatrudnił ludzi. To jest przeze mnie y, podpisane porozumienie z firmą Atlas. Jeżeli Państwo znacie inną firmę, tak dużą, która przyszła do zgierza, to możemy dyskutować. Natomiast jeżeli nie będziemy tego typu inwestorów ściągać, to bezrobocie nie zmniejszymy. Mhm. Zapytam jeszcze o, o Państwa sukcesy. Jesteście no, radnymi członkami Rady Miasta, a też szerszych ugrupowań politycznych. E a Państwo indywidualnie jako radni, jakbyście mieli podsumować te cztery lata swojego funkcjonowania w Radzie Miasta, to powiedzielibyście, że, że co się Wam najbardziej, najlepiej udało, jakie działania podejmowaliście na rzecz mieszkańców, co było takiego, czym by warto się było pochwalić Beacie Świączak albo Zbigniewowi Nie Możemy się chyba razem pochwalić z Panią Świączak, bo tak się złożyło, że razem pracowaliśmy. Komisji Zdrowia, ja pod kierownictwem pani e, pani Beaty. I myślę, że tutaj jako Komisja Zdrowia, no nie chcę się chwalić za szefową, ale pani Beata powie parę zdań na ten. No myślę, że na pewno tutaj wspólnie razem jako komisja zabiegaliśmy o teraz z ostatniego momentu, o utrzymanie w naszym mieście poradni chorób płuc, która jest no takim punktem zapalnym w ostatnim czasie i muszę powiedzieć, że ponowiliśmy wniosek z naszej komisji, ponieważ domagamy się spotkania z Dyrektorem Narodowego Funduszu, z Dyrektorem Szpitala w Łagiewnikach i z Dyrektorem Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu o takie spotkanie, które miałoby jednoznacznie nam powiedzieć, na jakim etapie jest właśnie przeniesienie tej poradni. Oczywiście jeszcze jako Rada Miasta i jako nasza komisja wspólnie E, była podjęta uchwała Rady Miasta Zgierza, która wyrażała negatywną opinię co do e, przeniesienia e, poradni chorób płuc do szpitala w łagiwnikach, bo to nie jest, proszę Państwa, przeniesienie, a po prostu nic innego jak likwidacja. Tłumaczenie nam, że to I jest I tutaj tylko na komisjach stanki... pracowaliśmy ponad podziałami. E, tak, tu tak, nie oczywiście. było platformy PiS-u czy, czy SLD, bo był to temat, to... który dotyczył mieszkańców. Wiecie Państwo, do była czego kolejna to sprawa, pytamy. też powiem jeszcze, że chciał, miał być również przeniesiony oddział pediatryczny ze Szpitala Wojewódzkiego również do Łagiewni, gdzie również nam opowiadano, że tam będą zdecydowanie lepsze warunki i my wspólnie też jako Komisja zajęliśmy się tą sprawą, ja byłam bardzo osobiście w to zaangażowana i oddział pediatryczny został pozostawiony mimo wszystko przyjechała na sesję rady miasta pani dyrektor wydziału zdrowia z urzędu marszałkowskiego no radni jednoznacznie podjęliśmy taką decyzję że po prostu nie wyrażam na to zgody bo to jest północna część naszego województwa gdzie tam mieszkają tacy ludzie dla których dojazd do szpitala do Łagiewnik czy do na Sporną niestety stanowi problem Wiecie państwo dlaczego o to pytam pytam o to dlatego że um, bardzo wielu mieszkańców jak się ich pyta o to nie ma poza nazwą bladego pojęcia co robi rada miasta co robią radni i jak te decyzje, które podejmują, no bo większość wie, że jakieś decyzje w Radzie Miasta zapadają, jakie mają przełożenie na ich codzienne życie. I popatrzcie Państwo, Państwo mówicie w tym momencie o tym, że wymieniając swoje sukcesy, to nie są sukcesy, zrobiliśmy coś, wybudowaliśmy coś, urządziliśmy coś. My cały czas bronimy. Sukcesy są w kategoriach utrzymania tego stanu rzeczy, który jest, a nie tworzenia nowych rzeczy. Ale pytam Państwa o to, i nie mógłbym sobie na sam koniec nie pozwolić na zapytanie o te plany wyborcze. Startujecie Państwo z jednego okręgu wyborczego na osiedlu 650-lecia. Taka trochę bratobójcza walka dotychczasowych, mocnych, znanych radnych Rady Miasta, rozpoznawalnych na pewno wśród mieszkańców. Jak to jest? Jedno z Was tylko zostanie w tym roku radnym. Czyli ktoś będzie wielkim wygranym, ktoś wielkim przegranym. A co wtedy, kiedy się nie uda, panie Zbigniewie? Jeżeli się nie uda, to pozostanie działalność swojej organizacji politycznej. W moim przypadku jest to sojusz lewicy demokratycznej. Nawet jeżeli nie zostanę radnym, to na pewno nie przestanę żyć tym życiem publicznym, tymi problemami, które są w mieście. Natomiast to, że nowy kodeks wyborczy, który w miastach wielkości Zgierza wprowadził okręgi jednomandatowe, no troszeczkę doprowadził pomiędzy nami do takiej właśnie walki, gdzie dzisiaj wiemy, że jedna z tu obecnych osób na pewno radnym nie zostanie. W związku z tym no jest to wpasowanie się w tak zwany pejzaż polityczny w naszym kraju. Parlament z określonymi siłami politycznymi przyjął takie, a nie inne rozwiązanie wyborcze. My będziemy pierwszymi z ofiar tych przyjętych rozwiązań politycznych. Pani Radna Świączak, gdyby nie miała zostać radną na kolejną kadencję. To co będzie? No ja mam przede wszystkim swoją pracę zawodową i uważam, że każdy radny, który startuje do Rady Miasta Zgierza, powinien być ugruntowany zawodowo, chociażby z tego powodu, żeby nie był potem łasy na jakiekolwiek przekupstwa ze strony prezydenta w tzw. Koalicji, tak zwanej koalicji, Powinna być to też osoba z jakimś doświadczeniem, ponieważ tutaj są podejmowane różnego rodzaju decyzje i tutaj czasu na naukę to nie ma. Tutaj po prostu trzeba mieć również swego rodzaju doświadczenie zawodowe, życiowe, żeby móc wiedzieć jak podejmować pewnego rodzaju decyzje. Natomiast tak jak powiedziałam, no ja mam swoją pracę zawodową i będę pracowała dalej. Jeżeli tak się wydarzy, jak tutaj powiedział Pan Zbigniew, że nie zostaniemy radnymi, to moje życie i zawodowe i, i prywatne nie kończy się tylko na byciu radnym. Akurat tak się miło zdarzyło, że dzięki Państwa zaufaniu mogłam przez te dwie kadencje sprawować mandat radnej. Mam, myślę, że z tego miejsca mogę Państwa bardzo serdecznie podziękować za tak duże zaufanie, bo w pierwszych wyborach zdobyłam zdecydowanie mniejszą ilość głosów, w drugich wyborach zdobyłam, podwoiłam, że tak powiem, tą ilość głosów, czyli moja praca w Radzie Miasta okazało się, że jednak przyniosła wymierne efekty. Jak trochę będzie, trochę jak zabrzmiało myślę, jak pożegnanie. Bo myślę, że z tego miejsca powinnam się już pożegnać, dlatego że no, nikt z nas nie wie, prawda? Wybór należy do Państwa. W naszym okręgu będziemy się zmierzali z dziesięcioma osobami, które są w okręgu numer dwa. Są to zupełnie inne. Ale Pani ludzie. Była, to Pani już jest radną jednostki pomocniczej Rada Osiedla. 650 Jestem tak, razy. również. Tak, tak czy również, owak, bez względu na wynik wyborczy, tak, ale, zostanę, ale chciałam tylko powiedzieć, tylko że no skarę. więc właśnie życie nasze nie kończy się tylko na tym. I ja na pewno, jeżeli tak się stanie, że Państwo zdecydują inaczej i będzie podjęty zupełnie inny wybór. Świat się nie to się dla mnie świat nie skończy, ale oczywiście swoim doświadczeniem, zarówno, które zdobyłam przez te dwie kadencje, jak i również swoje doświadczenie zawodowe, będę starała się zawsze przekazywać. Tak jak Pan tutaj zauważył, zostałam wybrana do Rady osiedla 650 myślę, że myślę, że tam również będę mogła się realizować. Jestem osobą, która nigdy nikomu nie odmawia, zawsze służę pomocą, zawsze mówię, że mój telefon jest czynny 24 godziny na dobę i y, nigdy nikomu w niczym nie będę odmawiać. I tak zrobiła się nam, szanowni państwo, mała debata wyborcza okręgu numer 2. Ale mam nadzieję, że tymi optymistycznymi deklaracjami i tym, że bez względu na wynik wyborczy nasi goście dalej będą angażować się w sprawy miasta i tutaj osiedla 650-lecia Możemy zakończyć tą naszą dyskusję i dzisiejszy program. Przypominam, będziemy wybierać między innymi spośród dzisiejszych gości 16 listopada przy urnach wyborczych. Moimi gośćmi była Beata Świączak oraz Bigniew Zapart, radni Rady Miasta Zgierza. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj i zapraszam na kolejny program Gość Tygodnia już za tydzień. Pozdrawiam.